Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowinku wzbogaciła się o nowy wóz bojowy, prosto z fabryki. Wóz ratowniczo-gaśniczy z pełnym wyposażeniem zapewni wzrost bezpieczeństwa w regionie. Koszt zakupu to 864 tysiące złotych. Z budżetu gminy na ten cel przeznaczono 407 tysięcy, pozostałą część pozyskano z funduszy zewnętrznych. Ostatni wóz strażacki prosto z fabryki trafił do nas 35 lat temu. Na kolejny jest szansa w 2021 roku. Podjąłem decyzję, że zrobię wszystko, żeby samochód w tym roku był u nas. Nieważne gdzie, nie mówię tu o jednostce, mówię, ma być w gminie Pruszcz. I zrobiliśmy wszystko razem, bo to nie tylko wójt, ale naprawdę razem, duże grono ludzi i to naprawdę wielkie podziękowania, że doposażenie ochotniczych straży pożarnych w naszej gminie jest bardzo ważne i tak jak powiedział tu Szarek, zacytował, bezpieczeństwo nie ma ceny. Stowarzyszenie Miś ze Zbrachlina podsumowało projekt pod nazwą Łączy nas Wolność. Podczas spotkania w bibliotece młodzież zaprezentowała nakręcone przez siebie filmy ukazujące obraz naszej małej ojczyzny w kontekście stulecia odzyskania niepodległości przez Polskę. W trakcie projektu zgromadzono wiele zdjęć archiwalnych gminy Pruszcz, z których przygotowano wystawę. Wykonano również kapsułę czasu z życzeniami dla ojczyzny. Kapsuła zostanie otwarta po 20 latach. Pomysł na ten projekt wziął się z tego, że w tym roku świętowaliśmy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Tymi filmami chcieliśmy pokazać, że ojczyzna jest wszędzie, wokół nas. Wszystkim podobało się uczestnictwo w tym projekcie i każdy z chęcią wziąłby udział po raz drugi. Nauczyliśmy się współpracy i poznaliśmy zakątki naszej małej ojczyzny. Razem pracowało nam się bardzo dobrze. Każda z nas miała głowy pełne pomysłów, z których starałyśmy się wyciągnąć te najciekawsze. Każda z nas włożyła w ten projekt wiele serca i pracy. 2 grudnia odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia powstania Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Pruszczu. To grupa uzdolnionych ludzi, wyjątkowych, których pasja do grania jednoczy w jedną wielką rodzinę, muzyczną rodzinę. Nasza orkiestra to żywy organizm z duszą w środku, duszą artystyczną, która bez pomocy was wszystkich, kochani, nie będzie miała racji bytu. Za to wam wszystkim z całego serca bardzo dziękuję. Sobie nie wyobrażam gminy bez takiego zespołu, ludzi, jakie tworzycie. A mamy bardzo młodą orkiestrę. Także przyszłość przed wami. W grudniu byliśmy świadkami kolejnego pięknego jubileuszu. Pani Maria Sworowska, mieszkanka Łaszewa, obchodziła swoje 100. urodziny. Z życzeniami do pani Marii udał się wójt gminy Dariusz Wondołowski oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Adam Pszczoliński. To już druga stulatka na terenie naszej gminy. Życzymy zdrowia i radości. W dniu dzisiejszym w naszej szkole gościmy 17 studentów ze Sri Lanki i z Grecji. Dzisiejsze spotkanie ma na celu integrację młodzieży między tymi krajami i naszej szkoły. Głównym celem to jest nauka języka polskiego przez naszych gości, a nasza młodzież ma okazję do szkolenia i doskonalenia języka angielskiego, ponieważ to on ma dzisiaj być językiem obowiązującym w naszej szkole. Ponadto gościmy również 5 nauczycieli z Mołdawii, ze szkoły Strynowy, z którą to nasza szkoła nawiązała współpracę, a współpraca głównie będzie polegała na wymianie między młodzieżą naszych szkół. Ważne jest to, że w maju młodzież naszej szkoły wyjeżdża do Mołdawii, natomiast w sierpniu grupę dzieci z Mołdawii gościmy u nas. Dzisiejszy dzień jest dla nas ważnym dniem, międzynarodowym dniem i mamy nadzieję, że będziemy takie dni kontynuowali w naszej szkole, tak aby nauka przez doświadczenie dawała naszym uczniom jak najwięcej przyjemności i radości, żeby była efektywna. 1 grudnia odbył się turniej kół gospodyń wiejskich zorganizowany przez lokalną grupę działania Gminy Powiatu Świeckiego. Naszą gminę reprezentowały Brzeźnianki oraz Topolanki. Panie uczestniczyły w konkursie kulinarnym, rękodzielniczym oraz artystycznym. Kulinarnie zwyciężyły Topolanki. Główna nagroda przypadła dla KGW Jeżewo. Pierwsze miejsce. Za co? Dzisiaj przygotowałyśmy na spotkanie z LGD Powiatu Świeckiego barszcz biały na gęsinie z jajkiem, z kapustą kiszoną oraz nasz sztandarowy produkt, czyli szarlotkę ojców Faulinów. Niezmiernie się cieszymy.